Niemal wszystkie rozwiązania, które zaprezentujemy, są już dziś technologicznie możliwe do wdrożenia w aptece. Jedyną barierą pozostają przepisy prawa. Dzień dobry. System wskazał mi Państwa aptekę. Dzień dobry, zapraszam. Proszę siadać. Dziękuję. W aptece przyszłości farmaceuta to osoba, która zna pacjenta. Dzięki dostępowi do podstawowych informacji o stanie jego zdrowia staje się prawdziwym opiekunem i doradcą. Widzę, co Panu dolega. Już znajdujemy rozwiązanie. Potrzebne będzie wykonanie kilku testów. Oczywiście. Dzięki nowoczesnym technologiom już w aptece przeprowadzimy podstawowe badania. Proszę położyć dłoń na płytce. I nie chodzi o technologie kosmiczne, ale o to, aby farmaceuta miał prawo je przeprowadzić. Dziękuję. Teraz sprawdzimy oko. Obecnie, nie mając takiej możliwości, farmaceuta zostaje właściwie ograniczony do roli sprzedawcy. Czy zgodzi się Pan na wykorzystanie danych z Pańskiego personalnego monitora? Tak. Wystarczy chwila, aby dokonać dokładnego i kompleksowego badania pacjenta z natychmiastowym wynikiem. Do dyspozycji są także dane z indywidualnych urządzeń, jakie każdy będzie nosił przy sobie. Wiemy już wszystko. Proszę zerknąć. Po wykonaniu badań na ekranie widoczne są wyniki pomiarów. Większość danych nie wzbudziła wątpliwości. Potwierdziły się informacje zasygnalizowane pacjentowi na początku wizyty. Konieczna będzie konsultacja lekarska, już się łączymy. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, już sprawdzam wyniki. Dane pochodzące z badań wykonanych w aptece przesyłane są do lekarza, który dokonuje ich analizy i stawia diagnozę. Panie Marku, to nie groźna infekcja, musimy tylko obniżyć temperaturę i unormować elektrolity. To przez nie ma pan podwyższone tętno. Już wysyłam receptę. Lekarz nie musi znać dokładnie historii przyjmowania leków przez pacjenta, który często kupuje je bez konsultacji. W aptece, w której farmaceuta jest opiekunem, to on czuwa nad tymi detalami i proponuje rozwiązanie. 2 lata temu u pana Marka stwierdzono alergię na substancję pomocniczą występującą w leku dostępnym bez recepty Volanter, która znajduje się również w klofenaku. Proponuję zastosować Nimozil. Oczywiście, już zmieniam. Poprawiona recepta już powinna być u Państwa. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję i życzę zdrowia, panie Marku. Proponuję Dilatofil jako osłonę. Zneutralizuje negatywny wpływ leków na żołądek, a kuracja będzie krótsza. Wszystko w jednej tabletce raz dziennie. Świetnie. Kiedy lek będzie gotowy? Wszystkie składniki mam na miejscu, więc leki będą gotowe za 45 minut. Ale dostarczymy je do pana dronem, nie musi pan czekać. W takim razie wracam do domu. Czy moglibyśmy skorzystać z pana lokalizacji w celu dostarczenia leków? Tak, oczywiście, nie ma sprawy. Dziękuję bardzo, do widzenia. 45 minut później dron dostarcza lek pod wskazany przez pacjenta adres. Nazajutrz o poranku bransoletka przypomina o konieczności zażycia tabletki. Po kilku dniach pacjent jest zdrowy. Panie Marku, cieszę się, że zdrowie wróciło do normy. Zapraszam na kontrolne badania za około 3 miesiące. Do zobaczenia.